Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj kontynuujemy serię filmów o tym, co będzie w nowym patchu. Plarium tutaj postanowiło nam takimi małymi kawałeczkami udostępniać informacje. Zaczęli słabiutko, ponieważ od dwóch mocno rozczarowujących buffów Fortusa i Angara. Potem mieliśmy już dużo ciekawsze informacje o tym, jak zostaną zmienione blessingi. A wczoraj dali nam teaser nowego systemu, który pozwoli nam zagospodarować zalegające w portalu fragmenty z fuzji, których nie udało nam się z jakiegoś powodu ukończyć. Już od dawna mówiliśmy o tym, że coś wypadałoby zrobić, bo skoro już nie chcieli nam dawać możliwości zarobienia, zdobycia fragmentów, które nam brakują, to chociaż żebyśmy mogli jakoś coś z tymi fragmentami zrobić, bo one po prostu leżą i irytują, bo nic nie można z tym zrobić. Także wczoraj w końcu udostępnili nam informację, zatizowali też, że będzie można tutaj zdobyć w tym systemie nowego czempiona, ale nie dali nam znać, jaki to jest czempion, ale dzisiaj w końcu dostaliśmy informację o tym, kogo tam będzie można zdobyć. I powiem, że jest to naprawdę przyzwoity czempion. Omówimy sobie też, jak ten program będzie wyglądał i powiem Wam, że im dłużej myślę nad tym programem, tym więcej obiekcji co do niego mam. Ale zacznijmy od tych przyjemniejszych rzeczy i pomówmy o czempionie. Na ekranach możecie teraz zobaczyć naszego nowego czempiona. Ta pani nazywa się High Mother Mud i jest to legenda typu Support, Affinity to jest Force i frakcja to jest Sacred Order. Zresztą tego można się domyślić po tym, jaki ona ma strój. No ale najważniejsze jest to, co ona potrafi, więc teraz przyjrzyjmy się jej skillom. A1 Blessed Spear atakuje jednego przeciwnika i mamy po wyksiążkowaniu 70% szans na umieszczenie Decrease Attack na jednym przeciwniku na dwie tury. Dodatkowo 100% szans na wrzucenie Increase Attack na naszego czempiona, który ma najwyższy atak. Czyli z jednej strony obniża obrażenia ze strony przeciwnika pojedynczego, ale może też buffować naszego nukera, którego obrażenia opierają się na ataku. Na A2 Anointed Phalanx atakuje wszystkich przeciwników i mamy 100% szans na to, że obniży czas trwania wszystkich buffów u przeciwnika o dwie tury. Potem wydłuża czas trwania naszych buffów o jedną turę i leczy nas o 20% swojego max HP. 3 tury cooldownu po wyksiążkowaniu. Szkoda tylko, że atakuje, ponieważ obniżenie czasu trwania wszystkich debuffów o dwie tury jest bardzo dobre. Pomyślcie sobie o Hydrze, jeżeli kradną nam buffy, rozniosą się te buffy, to ona o dwie tury może to wszystko skrócić. Problem jest taki, że ona tutaj atakuje, więc mamy weak hity. Dodatkowo jeżeli na przykład jest poison cloud na przeciwnikach, no to też nic tutaj nie zrobi. Ta druga część jest fajna, no bo tutaj zawsze nam wydłuży buffy i może nas podleczyć, więc to jest naprawdę fajny skill. Na arenie może się też przydać do obniżenia czasu trwania buffów, a jednocześnie pomija tutaj polimorf, no bo obniżając czas trwania buffów, to nie aktywuje polimorfu, więc naprawdę, naprawdę przyzwoity skill. Psalm of Revival, tutaj mamy 4 tury cooldownu po wyksiążkowaniu, mamy revive, wskrzesza wszystkich, dając im połowę HP i połowę tur meter. I potem tak, jeżeli nasz czempion, i tutaj to nie ma mowy, że to musi być czempion, którego rewajwujemy, więc to może działać niezależnie od rewajwu. W każdym razie, jeżeli atak jest równy lub wyższy od defensu, to wtedy... Jeszcze raz. Jeżeli defense jest równy lub wyższy niż atak, to wtedy wrzuca na takiego czempiona increase defense, a jeżeli atak jest wyższy od defensu, to wrzuca increase defense na dwie tury. Więc tutaj może buffować naszych nukerów, niezależnie od tego, czy ich obrażenia opierają się na defensie, czy na ataku. Coś takiego mogłoby być też na A1, wtedy byłoby jeszcze ciekawsze. Shining Evensong, passive,
usuwa jeden losowy debuff z wszystkich naszych czempionów na początku swojej tury i umieszcza duży continuous heal na czempionie z najniższym HP na jedną turę na końcu swojej tury. Czyli mamy taki passive troszkę podobny do Doom Priest. Więc to jest naprawdę fajny passive. I na koniec aura zwiększa accuracy we wszystkich miejscach o 60 punktów, więc tak prezentuje się High Mother. Jak już wspominałem, jest to naprawdę solidny champion, nie jest to jakiś OP support, ale naprawdę można ją wykorzystać w wielu miejscach. Pytanie, jak, ile czasu zajmie jej zdobycie, bo myślę się, że w takim endgame, jeżeli ktoś ma już tych OP championów, no to jej wartość będzie mniejsza, ale dla przeciętnego gracza jest to naprawdę dobry champion, więc tak prezentuje się High Mother Mod. Dajcie znać, co o niej myślicie. A teraz pomówmy o tym, jak ten cały system będzie wyglądać. Tak, to są mechaniki. Czyli tak, będziemy tutaj wykorzystywać fragmenty, które mamy i będziemy je wymieniać na punkty wymiany. Jeżeli chodzi o legendarne fragmenty, to wymiana jest 1 do 1, jeden fragment za jeden punkt. W przypadku fragmentów epickich to jest 1 do 5, czyli jeden punkt wymiany dostajemy za 5 epickich fragmentów. Fragmenty, które możemy wymienić, będą specjalnym znaczkiem oznaczone, czyli to nie będzie tak, że możemy wszystkie wymienić. Podejrzewam, że tutaj nie będzie można wymieniać fragmentów czempionów z Doom Tower czy Quintusa, tylko z starych fragmentofuzji. Więc tak to wygląda. I teraz, co za te punkty dostajemy? Je będziemy mogli wymieniać na specjalne chesty. Za 5 takich punktów jeden chest. Czyli generalnie 5 legendarnych fragmentów za jeden exchange chest. I takich chestów będziemy mogli otworzyć 10 tygodniowo. Znowu tutaj mamy limity. No biorąc pod uwagę, jak jest to drogi i jak bardzo ograniczony jest to zasób, te fragmenty, no to nie wiem, czy potrzebujemy tutaj jakieś ograniczenia. To na początku, jak to wystartuje, dużo ludzi będzie mogło więcej otworzyć, ale potem to będzie raz na ruski rok, więc nie wiem, po co mamy to ograniczenie. I to będzie tygodniowy reset, tak, w poniedziałek będzie się to działo. Będziemy mogli otworzyć pojedyncze chesty albo 10 jednocześnie. No i teraz przechodzimy do nagród. Każdy chest będzie zawierał, i to jest ważne, jedną z poniższych nagród. Nagroda będzie losowa. I co my tam znajdujemy? Fragmenty High Mother, czyli tego nowego czempiona. Ona nie będzie dostępna w szardach, także tylko w ten sposób ją możemy zdobyć. Co więcej, nieograniczoną ilość tych czempionów można zgarnąć. Także to nie jest tak, że zgarniemy Realm raz i koniec. Nie, ją będzie można w nieskończoność zdobywać. Także empowerment będzie się też odbywał przez kopię tego czempiona. Druga nagroda. Browary. Trzecia, XP Barrel. Kurczaki. 3, 4, 5 gwiazdkowe kurczaki. Fist. Greater Potiony. Nie te najwyższe. Nawet nie te najwyższe. Te średnie potiony. I książki rzadkie, epickie, legendarne. No i co ja o tym wszystkim myślę? Przede wszystkim stracili dużą szansę, ponieważ fajnie, że dostajemy nowego czempiona, ale myślę, że bardzo wielu graczy chciałoby dokończyć fuzje, których im się nie udało zrobić. Bo jeżeli ja stoję przed wyborem, mam, nie wiem, 70 fragmentów na Newta, no to ja chcę tego Newta, ja chcę te 30 brakujących fragmentów i chcę tego Newta mieć, który jest o niebo lepszym czempionem od tej High Mother. Tak samo na przykład, nie wiem, mam jeszcze, grał bardzo długo i mam jakieś fragmenty Rotosa, to ja chcę Rotosa. Pythiona, wolę Pythiona, bo jest lepszy od tej pani, więc tu powinno to wyglądać tak, że mogę sobie wybrać starą fragmentofuzję, a nie tą panią. To by było, znaczy mówię Rotosa, Rotos nie był z fragmentów, chociaż nie wiem w sumie, czy Pystion
i ten. I Newt byli z fragmentów. Nieważne, ale opcja dokończyć fragmentofuzję, której nie udało mi się zrobić, albo zbierać fragmenty na tą. Jasne, pewnie nie chcą, chcieliby tutaj ograniczyć możliwość farmienia jakiegoś konkretnego czempiona, Krakenom na przykład, więc mogliby powiedzieć tak, ok, masz już jakieś fragmenty jakiegoś czempiona, to możesz dozbierać, aż go będziesz miał, a potem już on wypada z listy. Tak, albo w ogóle nie masz takiego czempiona, żadnych fragmentów, ale nie masz też tego czempiona z szardów, no to możesz uzbierać fragmenty na tego czempiona. Szkoda, że w to nie poszli, więc to jest moja pierwsza uwaga, ale druga uwaga jest dużo ważniejsza. To jest dużo poważniejszy zarzut, który mnie totalnie wpienia. Bo pomyślmy sobie o kosztach. Musimy zdobyć 5 legendarnych fragmentów, żeby otworzyć jeden chest. Więc teraz sobie pomyślcie, ile nas kosztuje zdobycie 5 fragmentów na przykład w Dungeon Divers, gdzie to jest ile? 3600 punktów? No to są tysiące punktów energii, które musimy wykorzystać, żeby zdobyć takie 5 fragmentów. Albo Artifact Enhancement, to jest jakieś 20 milionów srebra. Albo dużo shardów, to jest ładnych kilka sacredów, albo jeszcze więcej Ancient czy Voidów, żeby zgarnąć 5 fragmentów. I teraz, wiedząc ile nas to kosztuje, ja z tego mogę dostać browary, albo 3-gwiazdkowe kurczaki, albo średnie połszone. Czy ktoś o zdrowych zmysłach uważa, że jest to uczciwa wymiana? Że ja wydając kilka tysięcy punktów energii na zdobycie fragmentów, mogę skończyć z browarami? To jest dla mnie niepojęte. Tego nie powinno być w ogóle takiej możliwości. Bo ja widziałem, był właśnie dokładnie tego samego typu komentarz jak pod postem tutaj, że ktoś zarzucił, że 90% ludzi będzie niezadowolonych, bo trafi połszony albo browary. No i tam odpowiedź była, no że trudno tutaj z tym polemizować, bo nie znamy drop rate'ów. Nie ma znaczenia, jakie są drop rate'y. Jeżeli choćby tylko 1% jest szans, że ja wyjdę z tego z browarami, to jest nieakceptowalna sytuacja. Tego nie powinno być. To jest tak drastyczna różnica między moją inwestycją, a tym, co z tego dostanę, że tego nie powinno być. No chyba, że to będą, nie wiem, kilkasetek browarów. Wtedy ja mogę powiedzieć, dobra, okej. Za kilkasetek browarów to jest naprawdę dużo energii oszczędzę w kampanii. Nie jestem zachwycony, ale zawsze coś. Albo kilkadziesiąt 3-gwiazdkowych kurczaków. Wtedy wiem, że dużo energii oszczędzę na farmieniu kurczaków, albo oszczędzę naprawdę dużo shardów, ancient shardów. Więc jest to jakaś wymiana je. Ale czy ktoś z was wierzy, że w to, że dostaniemy tam setki browarów albo kilkadziesiąt takich kurczaków? No na pewno nie. To będzie kilka sztuk, kilkanaście browarów może. Albo kilka sztuk takich kurczaków, nawet 4-gwiazdkowych. Kilka sztuk to jest zdecydowanie za mało. Więc to, że ja mogę dostać jakieś browary za wydanie kilku tysięcy energii, to jest jak uderzenie w twarz. To jest jak policzek, po prostu. To nie powinno mieć miejsca i mnie to strasznie wpienia, że ja mogę wydać kilka tysięcy energii, kilkadziesiąt shardów i dostać bezwartościową nagrodę, bo jeżeli ja dostanę z tego rzadkie książki, ja mam kilkaset takich książek, nawet epicko mam kilkaset takich książek i ich nie potrzebuję więcej tutaj dostawać. Więc niezależnie jakie są drop rate'y kurczaków, 3-gwiazdkowych tych browarów czy połszonów, tutaj w ogóle nie powinno być. A jeżeli są, to powinna być, to wyglądać tak. Zawsze dostajesz fragmenty, choćby ten jeden fragment, ale zawsze dostajesz plus jedna z poniższych nagród. I wtedy, okej, nawet jak dostanę tego browara do tego fragmentu, to myślę, olać to, mam, więc jestem bliżej tego czempiona. Ale nie w sytuacji, gdzie to jest bardzo rzadki i bardzo drogi zasób, a ja za to mogę dostać praktycznie nic. Także no, jest to po prostu policzek w takiej sytuacji. I druga rzecz, która mi się nie podoba, to, że wiecie, na początku jest fajnie, ja pójdę do gry, przerobię wszystkie moje fragmenty, których mam dużo, wydam je wszystkie pewnie w ciągu, nie wiem, 3-4 tygodni, założę się, że nie będę miał jeszcze tego czempiona i co dalej?
Co dalej? Ja jestem człowiekiem, który naprawdę lubi fuzje. I staram się robić je wszystkie. Nawet jeżeli champion jest słabiutki, to ja i tak robię. W ubiegłym roku nie zrobiłem dwóch fuzji. Jedna, bo kolidowała mi z wakacjami i nie byłem w stanie robić jej. Inaczej bym ją zrobił. Mimo, że niekoniecznie był to champion, który mi się miał przydać. I potem fuzja świąteczna, którą przesunęli o tydzień, więc ponownie kolidowała mi z wyjazdem i nie byłem w stanie jej zrobić. Gdyby nie to, obie fuzje bym zrobił. W związku z tym, nie wiem, nie miałbym żadnych ekstra zbytecznych fragmentów z ubiegłego roku. Więc, no wiecie, to będzie stawianie graczy, takich jak ja, w sytuacji, gdzie ja muszę wybierać, czy ja chcę zrobić fuzję, czy chcę przeznaczyć fragmenty na tego czempiona. No, więc też nie jest to idealna sytuacja, ale to już jest taki mniejszy problem, tak, no pewnie dla wielu osób to żaden problem nie będzie, bo na przykład nigdy im się nie udaje zrobić fragmentu fuzji do końca i w tym momencie mówią, ok, to ja w tym momencie chociaż mam szansę na zdobycie jakiegoś czempiona, więc to jest problem dotyczący mniejszej ilości ludzi, ale ten, że ja mogę wydać kilka tysięcy punktów energii po to, żeby mieć z tego parę browarów, to jest absolutnie rzecz dla mnie nie do zaakceptowania. Okej, to tyle. Nie wiem, chyba ten film mógł wyjść troszkę zbyt negatywnie niż na to zasługuje cała sytuacja. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. Jak wam się podoba ten champion, co myślicie o tych nagrodach, o moich tutaj uwagach co do tego całego programu. Podzielcie się swoimi komentarzami. A ja już się w tym momencie żegnam. Najważniejsze jest to, że zauważyli problem i coś z nim zaczęli robić. To jest najważniejsze. A na pozostałe rzeczy na razie przymknijmy oczy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jak ten program się pokaże. Z tego, co nam dali znać, nie chcieli nam dać daty dokładnej, ale powiedzieli, że patch będzie w przyszłym tygodniu, więc prawdopodobnie też w przyszłym tygodniu wystartujemy z nową fuzją i zobaczymy, co to będzie. Okej, ja już się zamykam, kończę. Mówi do was Samael. Cześć! We'll be right back.